Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie w niedzielę i w niedzielę newsy, coś troszeczkę innego, tym razem nie ma TikToków, ale jest za to dużo newsów, które chciałem się z wami podzielić, zaczynając od takich ciekawych, ale zarazem takich spokojniejszych newsów, jak na przykład to, że w Lidlu, jak podaje fakt.pl, zniknie opłata, wsadzanie po prostu tokena jakiegokolwiek, monety, żeby odblokować koszyki. Lidl Polska zrywa łańcuszki w około 350 sklepach danej sieci, wózki zakupowe dostępne są bez konieczności odblokowania ich monetą czy żetonem, przekazuje portal spożywczy, ma to zwiększyć wygodę klientów, którzy często gorączkowo szukają 2 złotówki. Do końca tego roku już ma być w większości sklepów Lidl taka opcja, że już nie będzie wymaganej 2 złotówki. I oczywiście większość z was pewnie teraz ma takie, no teraz będą wózki na całym parkingu Lidlu, no to podobno przedstawicielka sieci dodaje, że dotychczasowe zabezpieczenia wózków łańcuszkami miały zapewnić bezpieczeństwo i utrzymać porządek na parkingach. Testy wykazały jednak, że te same standardy mogą być utrzymane bez zabezpieczeń. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, na pewno dla tych normalnych ludzi, którzy nie będą leniwi zostawać na środku parkingu wózki, to spoko opcja. Spoko opcją też jest to, że Mata został oficjalny pierwszym artystą, w ogóle pierwszym chyba człowiekiem z Polski, który wspólnie w kolaboracji z Adidasem stworzył swoje własne buty. Kiedyś to tylko w Ameryce raperzy Travis Scotty i tak dalej tworzyły swoje buty z Adidasem i Nike'em chyba też, a tutaj mamy Matę i kolab z Adidasem. Buty wyglądają no jak buty, no nie wiem, no dość takie patriotyczne bym powiedział. Za 549 zł możecie je otrzymać, nie wiem jak do końca to działa, czy to będą jakieś losowania, limitowane edycje, czy jak to do końca będzie działać, no ale i tak gratuluję, nie, no bo to jest jednak wielki achievement. Łatwogangowi też na pewno trzeba pogratulować, bo jest on osobą wyjątkową, że tak to uznam, no i jak wiecie ostatnio były powodzie, ale już ten temat powodzi niestety ucichł, ale dla ludzi poszkodowanych, no to nie ucichnie pewnie przez jeszcze długi, długi czas. Jak wiecie, w Polsce w ostatnim czasie miało miejsce wiele powodzi i niestety temat ucich, a ludzie są nadal w potrzebie. Dlatego łączymy siły i robimy wspólnego streama, na którym powiemy 100 tysięcy razy pomoc dla powodzian, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy dla nich. Oprócz tego będziemy uwięzieni w tym oto pokoju na następne 5 dni. Dlatego Łatwogang stwierdził, że zrobi live'a przedłużanego i za każdą złotówkę tam jedną sekundę dłużej będzie na tym live'ie. No i obecnie, jak to teraz nagrywam, zebrał on już 20 tysięcy złotych, a jeszcze zostało 104 godziny do końca streama, co pewnie i tak się powiększy. Jedni zbierają pieniądze, a drudzy tracą pieniądze, jak na przykład Mergani, który dał się oszukać na dość specyficzny typ oszustwa, o którym jeszcze nie słyszałem, ale w sumie dobrze o nim słyszeć. Wspólnie w kuj sygnetów, cały w złocie, koszula, ładnie ubrany, wycięta broda, Arab. I on, otwieram szybę i on mówi, że on jest z Dubaju, Morat Mohamed. I to się dzieje na żywo pod Poznaniem, żeby nie było. Dubaj, England, Denmark, wszystko się dzieje w chuj szybko, miejcie na uwadze. Ja stoję na autostradzie, tutaj auta jeżdżą i on ode mnie chce 1000 zł na paliwo. Mówię, masz 200 zł, jak ci serio nie masz paliwa i spierdala, jak nie jesteś oszustem. I odjechałem. I on skurwiel w Czechach robił to samo, Black Mercedes zatrzymany, prosił mnie o pomoc, jeszcze miał rodzinę i i ta sama wizytówka. I hop, mnie wyjebał, normalnie tak jak są skamy w internecie, to mnie wyjebali na żywo pod Poznaniem. Coś, co by załapaliło na pewno lampkę u mnie, to jest to, dlaczego gościu stoi na boku autostrady. Jakby co mu dadzą pieniądze w tej sytuacji? No jakoś musi do najbliższej stacji się znaleźć, żeby paliwo kupić, jeżeli nagle mu się skończyło, tak? Czy jak to będzie działać? Poza tym 1000 zł na paliwo, to nie lepiej na przykład poprosić o 100 zł na paliwo? Nie wiem, no takie to się by nie kleiło trochę. Nie klei też się trochę ta całe nastawienie Buddy do koła hejterów i nie tylko, no coś tam jest na pewno dziwnego, że tak to uznam, ale postanowił on wziąć udział w wywiadzie z żurnalistą, no i póki co mamy tylko jednego snippeta, który już się zapowiada, że będzie ciekawie. Internet na chwilę obecną według mnie jest takim pomieszczeniem, kwadratem x na x i w tym pomieszczeniu nie ma żadnych ścianek działowych, drzwi, okien ani nic. I na środku tego pomieszczenia jest nasrane przez wszystkie friki, wszystkie dramy, chęć krwi i w niej się tam taplają ci wszyscy, są happy, ale ty chcą zrobić normalny content, taki jak my
musimy to robić w tym samym pomieszczeniu, bo to jest internet. Ja rozumiem, o co mu chodzi, ale to nie jest tak, że po prostu możesz wyjść i tak jakby z tego pokoju i nie musisz do końca patrzeć to, co kto ci patrzy i kto o tobie co nagrywa i kto co o tobie mówi, a jak się tym przejmujesz, to wystarczy po prostu odpowiedzieć. Oczywiście ludzie mu zarzucili, że tak krytykuje Freak Fighta, sam brał udział, jak to się mu opłacało, czyli tam robił loterię wraz z nimi, ale na to akurat już odpowiedział, no bo jak ktoś napisał, ale na Freakach jakoś siedzi w loży VIP i cieszy mordę, więc właśnie fakty są takie, że odkąd to zrozumiałem, nie pojawiałem się ani razu wcześniej, owszem. No, to kolejna rzecz do takiej dziwnych wypowiedzi Buddy, że tak to uznam. W sumie mówiąc o Freak Fightach, no to okazuje się, że Lexi troszeczkę zasugerowała na swoim live'ie z... Nie pamiętam jaką się nazywa tam, Scarface, coś tam. No to na tym live'ie zasugerowała trochę, jakby ona już odeszła z Cloud. Jakieś tam pogłoski, jakieś na Twitterze, różne leaky, nie leaky widziałem dookoła tego i ciekawe, co tam się dzieje dookoła Cloudu. No zobaczymy, za parę miesięcy będę z powrotem w Warszawie, to się zobaczymy na pewno. No, nie wiem, czy się zobaczymy, bo nie wiem, czy ja jeszcze będę, ale ty na pewno będziesz, w sensie na pewno przyjdziesz pogadać tam z kim trzeba. Jak Ricky, no to szalony reporter, a jak szalony reporter, no to okazuje się, że on chce pozwać Wardęgę. To już jest kolejny oczywiście do kolekcji z pozwów na Wardęgę, tylko z tego co kojarzę, szalony reporter też miał pozwać Revo, a Revo jeszcze się nie chwalił, że dostał cokolwiek od tego, więc no nie wiem, jak to akurat wyjdzie. Ale wiesz, przekupne. Nie, chodzi o to, że on sugeruje, że ja wziąłem jakąś korzyść majątkową za niepuszczenie tego filmu od Boxera, bo on w tym kontekście to mówił. Więc wiesz, to już znowu sugerowanie w opinii publicznej, że ja dostałem kartę na przykład dźwiękową. Nie, że nie puściłem tam tego, że my byśmy poukładani i przekupna w tej piosence było, że wiesz, że ja jakieś korzyści majątkowe, no i co? No i zobaczymy się w sądzie, Sylwek. Ale pozew, który na pewno dojdzie do skutku, to jest fejmu na Wardęgę. Nie wiem, czy kojarzycie, raczej nie, no bo ja to jest jedyny news, który w sumie nie pokazałem podczas tej całej afery, bo to już była końcówka i gdzieś go pominąłem. No, Wardęga wrzucił, dostałem dziś wiadomość od Rafała Pasternaka z Fame Man. Nakłamali i pomówili mnie w obecności kilkudziesięciu tysięcy widzów, przez kilka miesięcy nie sprostowali publicznie swoich kłamstw, a teraz liczą, że nie będę się bronił. No i Pasternak napisał: sprzeciwiam się rozprzestrzenianiu przez ciebie mojej korespondencji, w szczególności w postaci nagrań naszych rozmów. No i z takich ciekawych rzeczy, które odpowiedział Wardęga, tam odpowiedział pisząc: jesteś dorosły, Rafał, dlatego nie bój się i weź odpowiedzialność za słowa, które wypowiedziałeś. Ja w prześwięcie do ciebie udzielam ci zgody na publikowanie wszystkich rozmów ze mną, które wiem, że nagrywałeś, łącznie z tą, gdzie proponujesz mi założenie nowej federacji, ale bez Boxdela. No i to ludzie trochę załapali, że to brzmi troszeczkę jak jakiś taki bait ze strony Pasternaka, ta pierwsza wiadomość, jakby taka wiadomość pisana wspólnie z prawnikiem, a nie taka po prostu losowa. No i chyba to miało właśnie na celu to wszystko, żeby Wardęga odpowiedział i jeszcze opublikował tą rozmowę. A jak na Freak Fight Polska możemy się dowiedzieć, to się może troszeczkę łączyć z pozwem, który ma dostać Wardęga, tylko nie od samego Fame, tylko od dwóch włodarzy ma dostać pozew, jak i od jakiejś tam pani prawnik, która w ogóle organizowała loterię Fame'owi i jeszcze od Fame'a, czyli cztery w sumie pozwy, jeszcze piąty od szalonego. Do tej pory nie mieliśmy jednak dostępu do żadnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób największa freakfightowa organizacja w naszym kraju zamierza reagować na ruchy Druida. Jednak sytuacja ta uległa zmianie w piątek, kiedy pewna osoba ze ścisłego otoczenia organizacji poinformowała nas o tym, iż w sądzie rejonowym w Mławie zarejestrowano cztery sprawy karne przeciwko Sylwestrowi Wardędze z ramienia właścicieli i współpracowników Federacji Fame MMA. Dobra, to akurat jest screenshot w ogóle stary jak świat, że tak to ujmę, i to jest sprawa Dubiela przeciwko Wardędze, ale informacja sama w sobie jest dość ciekawa, ale że jakaś ścisła osoba z federacji powiązana coś tam informuje Freak Fight Polska o tym, że będzie jakiś pozew, no to brzmi jakby tak troszeczkę Fame chciał, wiecie, tak dać drobną informację, nie bezpośrednio od nich, żeby taki mini wyciek był, żeby, nie wiem, Wardęga się zabał lub żeby ludzie jakoś inaczej patrzyli na Fame, no nie, wydaje mi się, że nie zmieni to nic w postrzeganiu Fame'u przez ludzi, ale obstawiam, że samo już to, że zlikował te prywatne wiadomości z Rafałem Pasternakiem, co wam pokazywałem przed chwilą, to już za to pewnie jakąś sprawę można założyć i nie wiem, czy to nie jest case jak z Gimperem i Lil Masti, czyli że po prostu chcą
zaprzestać, że tak to ujmę, kolejne jakieś wycieki, żeby jednak sąd powiedział, ej, póki sprawa się nie skończy, to nie poruszajcie swoich tematów w internecie, na przykład, nie? Bo chyba tak może być. I to może być takie trochę zabezpieczenie, żeby Sylwester, jeżeli dostanie odgórny zakaz od sądu, na przykład poruszania jakichś sytuacji, no to ten film na Fame nie może się pojawić i może tak Fame chce się zabezpieczyć, nie wiem. Ponadto otrzymaliśmy również sygnatury spraw, które w tej chwili widzicie na swoich ekranach. Zweryfikowaliśmy te informacje również we własnym zakresie i jesteśmy w stanie potwierdzić ich autentyczność. W związku z czym można oficjalnie uznać, że wojna pomiędzy Fame'em a Sylwestrem Wardęgą wykroczyła właśnie poza ramę internetu i wkroczyła na drogę sądową. O, no i tu mamy istotne i teraźniejsze, że tak to powiem, informacje, czyli że Krzysztof Rozpara mu założył sprawę, Pasternak mu założył, czyli dwóch włodarzy, Bogzel mu nie założył, o dziwo, Wojtek Gola to Wojtek Gola, no i jest mecenas Katarzyna Necel, czyli właśnie ta bodajże, co organizowała loterię Fejmu. Ciekawe, nie wiem dlaczego ona losowo będzie mu zakładać sprawę, no i Fame też mu założyło sprawę, więc no, Wardęga na pewno troszkę kosztów otrzyma, ale wydaje mi się, że on z takimi rzeczami się liczył, tak mi się wydaje, dlatego właśnie zarzucanie mu, że dla pieniędzy to robi stricte, to jest głupota, no mógł w gołcach z gołcami dalej działać, dobre wyświetlenia, mógł dalej sobie walki na Fejmie brać, wydaje mi się, że o wiele lepiej by mu się wtedy żyło pod względem finansowym, oczywiście podkreślam. Jeżeli byście się ciekawili, co teraz Wardęga robi, no bo live'ów żadnych nie ma, no to tam widziałem, że chyba jakimś powodzianom trochę pomagał na Instagramie, można było zauważyć w tagach, no i też można było zauważyć, że gra w Lola, no i komentuje posty na Instagramie Versof. Ale muszę przyznać, że jestem dość ciekawy kolejnego live'a lub kolejnego filmu, aczkolwiek jeżeli tu już są jakieś sprawy prawne i nie tylko, to raczej film może się pojawić, zobaczymy. Jestem tego ciekawy, ale taka przerwa od tego całego tematu, wydaje mi się, że i im to dobrze zrobi, i nam to pewnie dobrze zrobi. A póki co to tyle newsów, ja się z wami żegnam, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, oglądajcie do końca, zobaczymy się jutro i na razie.